Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj przyjrzymy się dokładniej w recenzji słuchawkom dousznym Bose Quiet Comfort 20. Są to słuchawki wykonane znakomicie, grające znakomicie, jednak kosztujące niemało, bo prawie 1300 zł. Cena zaporowa, kosmiczna wręcz, jednak sprzęt naprawdę jest świetny. Za chwilkę opowiem Wam dokładnie, jak jest wykonany, jakie ma funkcje i powiem Wam moje wrażenia z testowania tych niewielkich słuchaweczek. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, przed Wami wszystko, co otrzymujemy w zestawie. Jak widzicie, jest to wersja dla Androida oraz systemów Windows. Jest też osobna wersja do produktów Apple. W zestawie mam jeszcze specjalny kabelek do ładowania przez USB. Ładuje on ten zasilacz. Co to jest, powiem za chwilkę. Mamy też w zestawie wymienne końcówki Stay Here, które świetnie pasują do tych słuchawek, świetnie dopasowują się do naszych uszu. W zestawie mamy także świetnie wykonane etui do przenoszenia tych słuchawek. Wykonane jest z wysokiej jakości materiałów. W środku mamy też taką kieszonkę, gdzie możemy sobie chociażby wrzucić te końcóweczki Stay Here. No i widzimy też same słuchawki Bose Quiet Comfort 20. Wykonane są świetnie. Zaczniemy może od samych słuchawek. Zobaczcie, są naprawdę bliska. Nie ma do czego się doczepić. Spasowane są i wykonane genialnie. Tworzywo jest wytrzymałe. Producent zadbał też o najmniejsze szczegóły. Tak, żeby to wszystko i działało świetnie, i było wytrzymałe, i wyglądało bardzo dobrze. Kabelek mamy szaro-biały. Nie plącze się. Natomiast tutaj mamy mikrofon. Właśnie z tej strony, przycisk wielofunkcyjny, który służy nam do odebrania rozmowy telefonicznej, zakończenia jej, bądź też ma funkcję play-pauza, czyli możemy zatrzymać utwór, jeśli chcemy na przykład słyszeć, co się dzieje wokół nas. Tutaj mamy przycisk Aware, który po aktywacji dopuszcza do nas więcej dźwięków z otoczenia, czyli po prostu słuchając muzyki możemy jednocześnie mieć lepszą świadomość tego, co dzieje się wokół nas. Te słuchawki, moi drodzy, posiadają redukcję hałasów i to chyba najlepszą redukcję hałasów, jaką było mi dane przetestować, doświadczyć. Jak to działa? Jeśli aktywujemy tą funkcję, czujemy się, jakbyśmy byli sami w zamkniętym, wygłuszonym pomieszczeniu i wokół nas była tylko muzyka. Nie słyszymy kompletnie nic. Słuchawki mamy dobrze dopasowane w samych uszach, włączoną funkcję tłumienia zakłóceń i naprawdę ktoś może do nas mówić, krzyczeć, nie usłyszymy ani słowa. To jest świetna funkcja tych słuchawek, ale o niej jeszcze powiem Wam szerzej za chwilkę. Jedziemy dalej. Na kabelku mamy także taki przesuwany klips, dzięki czemu możemy sobie gdzieś przypiąć do ubrania tą część. Gdyby na przykład słuchawki wypadły nam z ucha jakimś cudem, ale trzymają się świetnie, to wtedy zawisną nam na ubraniu, nie uderzą gdzieś o ziemię, nie spadną, nie zabrudzą się. To jest mała rzecz, ale przydatna. A na końcu kabla, moi drodzy, mamy taki właśnie zasilacz z fajnego gumowanego tworzywa, bardzo fajnie się go trzyma. To jest właśnie miejsce na ładowanie tego zasilacza oraz mamy też podłatany wtyk mini jack. Pojedynczy wtyk i do mikrofonu, i do słuchania muzyki. I tutaj, moi drodzy, mamy funkcję tłumienia zakłóceń. Jeśli sobie aktywujemy ten zasilacz, wtedy jakość dźwięku, donośność tego dźwięku ulega znacznej poprawie. Dźwięk jest krystalicznie czysty, przy okazji nie słyszymy nic zupełnie z otoczenia. Też jeśli nadusimy sobie przycisk Aware, wyłącza nam się ta funkcja. Ten zasilacz ładujemy około 2 godzin, natomiast wystarcza na 16 godzin korzystania z tej funkcji. Tak więc bardzo dobry stosunek czasu ładowania do działania. Jeśli nam to się rozładuje lub wyłączymy, wtedy po prostu mamy bardzo wysokiej klasy, dające dobry dźwięk, słuchawki douszne. Natomiast z tą funkcją jest to prawdziwa rewelacja i są to w tej chwili bez wątpienia najlepsze słuchawki douszne, jakie dane mi było testować. Oczywiście też przy okazji najdroższe, no niestety coś za coś. Jeśli chodzi o wagę całego tego zestawu, tych słuchawek, to są to 44 gramy, niedużo, i długość kabla 132 cm. W pełnym komplecie byśmy mieli jeszcze jeden zestaw takich końcówek Stay Here. Tutaj mamy już jedne zamontowane, jedne jeszcze do wymiany i jedne, które pewnie się już zużyły. Nie dostałem ich w komplecie. Natomiast jeśli kupicie nowe, mamy trzy rozmiary. S, M i L. Jak wiemy z poprzednich recenzji produktów firmy Bose,
Ta firma nie udostępnia żadnych danych technicznych, szczegółów na temat pasma przenoszenia, impedancji itd. Natomiast wystarczy te słuchawki założyć i posłuchać, żeby wiedzieć, że mamy do czynienia z materiałami najwyższej klasy, z komponentami najwyższej klasy. Także te przetworniki to jest po prostu najwyższa półka. Powiem Wam, że te słuchawki douszne mogą spokojnie konkurować ze słuchawkami takimi pełnowymiarowymi, zakładanymi na głowę, i to nawet ze słuchawkami okousznymi, które zapewniają najlepsze wyciszenie, odcięcie się od świata zewnętrznego. Te słuchaweczki maleństwa potrafią dokładnie to samo. Niestety w przypadku słuchawek nie ma jak Wam pokazać tego dźwięku, troszeczkę łatwiej jest w przypadku głośników i innych takich urządzeń. Tutaj musicie po prostu polegać na moich wrażeniach. Jeśli ktoś będzie miał szansę przetestować je, bardzo polecam, sami przekonacie się, jakie są świetne. Przechodząc do krótkiego podsumowania, słuchawki Bose QuietComfort 20 są urządzeniami bardzo drogimi, niestety bardzo drogimi jak na polską kieszeń. No, mnie na przykład nie byłoby stać na takie słuchawki. Natomiast jeśli kogoś z Was stać, a lubicie dźwięk najwyższej klasy, to z tych słuchawek będziecie bardzo, bardzo zadowoleni i myślę, że wystarczą one na długie lata, ponieważ są zaprojektowane świetnie, są wytrzymałe i grają rewelacyjnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o testy słuchawek Bose QuietComfort 20. Więcej dowiecie się z recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Możecie także wejść na nasze forum i podyskutować chociażby o nich. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!